Zapraszamy w takim razie księdza profesora Bogdana Fertka z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, który wygłosi referat zatytułowany Koronawirus jako znak czasu. Witamy księże profesorze. Jesteśmy na wizji. Bardzo proszę o włączenie mikrofonu. O, już jest, widzę, włączony. Dobrze. Szanowni Państwo, szanowni słuchacze, mój temat został już zapowiedziany. Otóż pojęcie znaki czasu występuje w tekstach soborowych dokumentów. Według konstytucji duszpasterskiej o Kościele Gaudium et Spes Kościół zawsze zobowiązany jest do badania znaków czasu i ich interpretowania w świetle Ewangelii, tak aby w sposób dostosowany do każdego pokolenia mógł odpowiadać na odwieczne pytania ludzi, sens życia do i przyszłego oraz ich wzajemną relację. Dokumenty soborowe wymieniają przede wszystkim pomyślne znaki czasu. Do tych pomyślnych znaków czasu zaliczają wolność religijną, poczucie solidarności wszystkich narodów, ruch ekumeniczny oraz odnowę liturgii. Wydarzenia naznaczone pozytywnymi cechami weszły do definicji znaków czasu podanej przez znanego francuskiego teologa Chenin. Według tej definicji znaki czasu to powszechnie uświadomione wydarzenia historyczne, naznaczone pozytywnymi cechami, obejmujące różne dziedziny życia ludzkiego, które interpretowane w świetle wiary stanowią wyraz zbawczej obecności i woli Boga. Soborowe nauczanie o znakach czasu bazuje na dwóch tekstach biblijnych. Weźmy pod uwagę ten tekst mateuszowy. Wygląd nieba umiecie rozpoznać, a znaków czasu nie możecie. Wygląd nieba może zwiastować piękną pogodę i wtedy jest to wydarzenie naznaczone pozytywnymi cechami. Ale zasępione niebo może zwiastować burzę, która może być wydarzeniem niepomyślnym. Do niepomyślnych znaków czasu można zaliczyć ateizm, choć Gaudium et Spes nie zalicza wprost ateizmu do znaków czasu, nauczając tylko, że ateizm należy zaliczyć do najpoważniejszych zjawisk naszych czasu. Do takich niepomyślnych zjawisk naszych czasów można zaliczyć pandemię koronawirusa i właśnie można ją traktować jako niepomyślny znak czasu. A zatem, jak interpretować w świetle teologii dopuszczoną przez Bożą opatrzność pandemię koronawirusa? Do soborowego nauczania o znakach czasu nawiązuje dzisiaj druga wersja piątej modlitwy eucharystycznej. Zawiera ona prośbę, aby dzieci Kościoła umiały rozpoznawać znaki czasu. Ta prośba inspiruje do próby spojrzenia na koronawirusa w świetle teologii znaków czasu. Zaproponowanej przez francuskiego teologa Chenin definicji znaków czasu wynika dwuwymiarowość tego pojęcia. Łączy ono w sobie rzeczywistość socjologiczną i teologiczną. Rodzi to niebezpieczeństwo koncentrowania się na socjologicznym opisie znaków czasu, zamiast docierania do treści zawartych w samych znakach. Papież Franciszek nie próbował interpretować koronawirusa w świetle znaków czasu, lecz najczęściej interpretował go ekologicznie, na przykład
pandemia koronawirusa nie jest może zemstą, ale na pewno jedną z reakcji natury na kryzys klimatyczny. Aby rozwiązać problem, który przed chwilą postawiłem, w pierwszym punkcie przedstawię bardzo krótko koronawirusa w kontekście socjologicznym. W drugim punkcie przedstawię go w kontekście teologicznym, a w trzecim punkcie dla pewnego kontrastu także w kontekście ekologicznym. Księże profesorze, ja mam takie tylko jedną uwagę, ponieważ doszła do nas wiadomość, że troszkę słabo słychać księdza profesora, może troszkę bliżej mikrofonu, dobrze, żeby mówić. Już to robię. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Otóż pierwszy punkt, koronawirus w kontekście socjologicznym. Koronawirus podpada pod pierwszą socjologiczną część definicji znaków czasu. Spowodowane przez niego skutki są powszechnie uświadomionymi wydarzeniami historycznymi, naznaczonymi jednak negatywnymi cechami. Mają one znaczenie globalne. Sparaliżowały one życie gospodarcze, społeczne i religijne. Koronawirus zachwiał potęgami gospodarczymi. Pozbawił społeczeństwa podstawowych praw człowieka. Całe społeczeństwa znalazły się w domowym areszcie. Ludzie wierzący zostali pozbawieni możliwości praktyk religijnych. Chrześcijanie nie mogli uczestniczyć w liturgii swojego największego święta, Triduum Paschalnego. Karierę zrobiło angielskie słowo lockdown, które oznacza zamknięcie, izolację, odcięcie, a nawet zakaz opuszczania cel przez więźniów wprowadzony na przykład w czasie zamieszek. Wszędzie powiało orwellowskim rokiem 1984. Drony tropiły rowerzystów w parkach, jakby popełniali myśl o zbrodni. Informacjom o zakażeniach i zgonach towarzyszyły obrazy masowych pogrzebów i wypowiedzi pracowników zakładów pogrzebowych o braku trumien. Mikroskopijny, niewidoczny okiem koronawirus można porównać do małego kamienia, który uderzył w gliniane stopy posągu, mającego głowę z czystego złota, pierś i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z miedzi, a golenie z żelaza. Uderzony w gliniane stopy posąg uległ skruszeniu, a drogocenne metale, z których był zbudowany, stały się jak plewy unoszone przez wiatr. To opowiadanie z drugiego rozdziału Księgi Daniela można odnieść do skutków koronawirusa. Chociaż kamień miał mniejszą wartość niż każdy z metali, jakie składały się na posąg, to jednak okazał się potężniejszy od nich. Chociaż mikroskopijny koronawirus ma zdecydowanie mniejszą wartość niż gospodarka, nauka, prawa człowieka, religia, to jednak okazał się potężniejszy od nich. Tak jak królowi Nabuchodonozorowi sen o małym kamieniu niszczącym olbrzyma uświadomił, że nie jest Bogiem, tak koronawirus uświadomił współczesnym ludziom, że nie są bogami. Wszystko, co stanowi podstawę cywilizacji, może być jednym podpisem współczesnych większych lub mniejszych braci po prostu zamrożone. Koronawirus przyniósł życie w zamrożonej cywilizacji z jedyną normą wyrażoną w słówku lockdown. Drugi punkt, koronawirus w kontekście teologicznym. Na koronawirusa można spojrzeć w świetle
fragmentu Ewangelii według świętego Łukasza chodzi o rozdział 13, wiersze od 1 do 5. Jezusowi doniesiono o terroryzmie Piłata, który przelał krew Galilejczyków. Jezus natomiast wiedział o katastrofie budowlanej w Siloam, w wyniku której zginęło 18 Galilejczyków. Zarówno akt terroryzmu Piłata, jak również katastrofę budowlaną Jezus interpretuje jako wezwanie do nawrócenia. Dla Jezusa od terroryzmu Piłata i katastrofy budowlanej o wiele gorszy jest terroryzm i katastrofa potępienia, do której drogą jest grzech. Miłosierdzie Boże czyni wszystko, aby człowieka nie spotkały ten eschatologiczny terroryzm i katastrofa. Jednak do tego potrzeba dwojga, nie tylko miłosierdzia Bożego, lecz również nawrócenia człowieka. Jezus interpretuje więc współczesne mu katastrofy jako wezwanie do nawrócenia. Idąc tym biblijnym tropem, można zinterpretować koronawirusa również jako wezwanie do nawrócenia. Punktem wyjścia nawrócenia jest uznanie grzechu. Tymczasem współczesny człowiek bagatelizuje i banalizuje grzech. Ukazał to dość dosadnie nasz polski filozof, znany Leszek Kołakowski. Według Kołakowskiego nawet programy partii politycznych głoszą wyzwolenie od śmiesznych chrześcijańskich przesądów. Do tych przesądów zalicza się grzech. Jeśli ktoś wyobraża sobie, że grzeszy, to powinien pójść do psychoanalityka, a on go wyleczy z tych urojeń. Wytłumaczy mu, że to społeczeństwo i system są odpowiedzialne za to, co uważam za grzech. Jesteśmy ofiarami społeczeństwa i systemu. Dlatego wyobrażanie sobie, że grzech jest we mnie, jest po prostu infantylne. Tymczasem takie banalizowanie grzechu pociąga za sobą banalizowanie chrześcijaństwa, które przecież głosi, że Chrystus umarł za nasze grzechy. 1 Koryntian 15:3 i oferuje ludziom chrzest na odpuszczenie grzechu. Dzieje 3,38 oraz krew przymierza na odpuszczenie grzechu. Mateusz 26:28. Dla miłosiernego Jezusa grzech nie jest czymś infantylnym, bo za niego przelał swoją krew, aby było możliwe jego odpuszczenie. Dla Jezusa odpuszczenie grzechu ma nawet pierwszeństwo przed uzdrowieniem człowieka. Znamy tą scenę biblijną. Gdy czterej mężczyźni spuścili sparaliżowanego z dachu i położyli go u stóp Jezusa, on najpierw odpuścił mu grzechy. Synu, odpuszczone są twoje grzechy. I komentuje to dość ciekawie w Jezusie z Nazaretu Józef Ratzinger, Benedykt XVI. Tego właśnie ludzie nie oczekiwali. Sparaliżowany miał zacząć chodzić, nie zaś być uwolniony od grzechu. To, że Jezus mógł odpuszczać grzechy, wykazuje on przez to, że nakazuje choremu wziąć swe łoże i odejść już jako uzdrowiony. W ten sposób zostaje jednak zachowane pierwszeństwo odpuszczenia grzechu jako podstawa wszelkiego rzeczywistego uzdrowienia człowieka. Człowiek jest istotą w relacjach do innych.
Jeżeli zostanie zaburzona pierwsza podstawowa relacja człowieka, relacja do Boga, wtedy żadna inna rzecz nie może być tak naprawdę w porządku. Jezus pragnie najpierw wskazać człowiekowi sam rdzeń jego nieszczęścia. Grzech, niszcząc relacje z Bogiem, niszczy relacje między ludźmi oraz między ludźmi a przyrodą. Te zniszczone relacje są źródłem wszelkich nieszczęść. Dlatego dla Jezusa pierwszeństwo ma odpuszczenie grzechów. Aby grzech został odpuszczony, trzeba go najpierw uznać. To uznanie grzechu jest pierwszym etapem nawrócenia. Drugim etapem nawrócenia jest uznanie Boga. Otóż koronawirus, można by powiedzieć, usunął z piedestału różne współczesne bóstwa. Bardzo ciekawie pisze na ten temat prezbiteriański teolog Timothy Keller w swojej książce Fałszywi Bogowie. Nie będę go tutaj cytował, nie będę o nim opowiadał. Podejdę do sprawy pozytywnie. Na piedestale, z którego może pospadały różnego rodzaju współczesne bożki, trzeba postawić prawdziwego Boga. I o to apelował w czasie swojego pontyfikatu Benedykt XVI. Może zacytuję tylko jedną z jego wypowiedzi. Z nawróceniem związana jest konieczność, aby Bóg znalazł się na pierwszym miejscu, a także, aby na nowo pragnąć wsłuchiwać się w słowa Boga, aby uznać je za coś realnego i pozwolić im oświecać nasze życie. Musimy odważyć się na nowo na eksperyment z Bogiem, pozwolić Mu wejść z Jego działaniem w nasze społeczeństwo. Tyle Benedykt XVI. Nawrócenie jako odwrócenie od grzechu i zwrócenie ku Bogu dochodziło do głosu w kolekcie dawnej mszy Provitanda Mortalitate vel tempore pestilentiae. Zacytuję słowa tej kolekty: Boże, który nie chce śmierci grzesznika, lecz jego nawrócenia, wejrzy łaskawie na lud zwracający się do Ciebie i łaskawie odwróć od niego bicze Twojego gniewu. Modlitwa ta traktuje bicze Bożego gniewu jako wezwanie do nawrócenia. Spróbujmy to skomentować według Józefa Ratzingera. Otóż uważa on, że apokalipsa widzi dwie siły działające w historii. Jedna siła to ręka człowieka, druga siła to ręka Boga. Ręka człowieka wciąż chce wznosić wieżę Babel za pomocą swoich możliwości technicznych. Wieża ta ma dać człowiekowi całkowitą wolność, nieograniczone zdrowie i władzę, czyli uczynić go takim jak Bóg. Znamy to, to po prostu pokusa, której uległ Adam. Człowiek swoimi rękami wciąż podejmuje syzyfowe prace nad przywróceniem utraconego raju. Z kolei ręka Boga jawi się pierwszoplanowo jako karząca. Jednak Bóg nie chce cierpienia i nędzy swojego stworzenia. Jego ręka przeszkadza człowiekowi w realizacji samozagłady, nie pozwalając na zniszczenie swojego stworzenia. Uniemożliwia ona człowiekowi podążanie ku nicości, lecz zanosi go jako zabłąkaną owcę na pastwisko istnienia.
bycie wyjętym z wyszukanego przez siebie krzewu cierniowego i bycie zaniesionym z powrotem na pastwisko sprawia ból. Jest jednak aktem naszego zbawienia, wydarzeniem, które daje nadzieję. To, co jawi się jako kara Boża, wychodzi jednak od Bożego miłosierdzia i prowadzi do doświadczenia tego miłosierdzia. Czas pandemii powinien być interpretowany w świetle miłosiernej sprawiedliwości i sprawiedliwego miłosierdzia Boga, wzywającego do nawrócenia. To, co przedstawiłem, to oczywiście jedna z interpretacji. Chcę ją skonfrontować z taką, wydaje mi się, dominującą informacją, dominującą interpretacją, mianowicie z interpretowaniem koronawirusa w kontekście ekologicznym. Koronawirus w krajach europejskich zaczął się rozwijać w okresie Wielkiego Postu, którego liturgia słowa wzywa do nawrócenia. Zamiast tymi wezwaniami opisywać wyzwanie, jakim pandemia stała się dla chrześcijan, chrześcijanie zostali, oprócz koronawirusa, dotknięci plagą różnych banałów. Pewną grupę banałów wskazał, opisał bardzo trafnie mój czcigodny przedmówca. Ale była jeszcze inna grupa banałów, które mówiły o zbrodni niepłacenia podatków, która stała się przyczyną braku miejsc na oddziałach intensywnej terapii. Jezuita, niejaki Benedikt Majaki, uznał nawet koronawirusa za sprzymierzeńca Matki Ziemi, bo ograniczając ludzką aktywność, doprowadził on do niezamierzonej korzyści, polegającej na tym, że Matka Ziemia zaczęła uzdrawiać się sama. Matka Ziemia, zmęczona ludźmi, postanowiła zredukować ich liczbę do poziomu postulowanego przez ekologów. Zamiast czekać na konferencję o depopulacji, sama po prostu zaczęła przeprowadzać tą depopulację. Taka interpretacja nie odbiegała daleko, a można by powiedzieć jakoś wpisuje się, może jeszcze lepiej, koresponduje z dokumentem Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla regionów panamazońskich. Dokument końcowy tego synodu, Amazonia, nowe drogi dla Kościoła i ekologii integralnej, dokonuje ekologicznej reinterpretacji grzechu, tudzież i nawrócenia. W punkcie 82 tego dokumentu czytamy o grzechu ekologicznym. Nie będę może tutaj przytaczał odpowiedniego cytatu. Mamy w tym dokumencie cały rozdział poświęcony nawróceniu ekologicznemu. Jeżeli czytamy te wypowiedzi o nawróceniu ekologicznym, możemy odnieść wrażenie, że ten dokument jest skierowany do jakiejś pozarządowej organizacji, a nie do Kościoła. Otóż z tym dokumentem poniekąd koresponduje także nowy formularz mszy w czasie pandemii. Kolekta tej mszy zawiera następującą prośbę. Wszechmogący wieczny Boże, Ty jesteś najpewniejszą obroną w każdym niebezpieczeństwie i wysłuchujesz swoje dzieci wołające ufnie ku trafieniu, prosimy Cię. Zmiłuj się łaskawie nad nami i daj wieczne życie zmarłym. Pociechę płaczącym,
uzdrowienie chorych, pokój umierającym, siłę tym, którzy poświęcają się w służbie zdrowia, ducha mądrości sprawującym władzę, a nam odważnej życzliwości wobec wszystkich, abyśmy mogli wspólnie oddawać chwałę Twojemu świętemu imieniu. Można by, komentując tą prośbę, powiedzieć, że mamy tutaj, że dotyczy ona oczywiście tego, czego oczekują ludzie. Pociechy, uzdrowienia, siły służby zdrowia, ducha mądrości sprawującej władzę, odważnej życzliwości. Oczywiście możemy o to Pana Boga prosić jak najbardziej, ale te prośby pokrywają się z oczekiwaniami ludzi obserwujących przeniesienie sparaliżowanego człowieka do Jezusa. Sparaliżowany miał zacząć chodzić, nie zaś być uwolniony od grzechu. W modlitwie nowego formularza mszy w czasie pandemii jakoś nie dochodzi do głosu to pierwszeństwo odpuszczenia grzechu jako podstawa wszelkiego rzeczywistego uzdrowienia człowieka. Tym samym nie jest ukazany sam rdzeń nieszczęścia. Jest nim grzech, który niszcząc relacje ludzi z Bogiem, niszczy relacje między samymi ludźmi oraz między ludźmi a przyrodą. Te zniszczone relacje są źródłem nieszczęść. I króciutkie resume, widzę, że czas już dobiega końca. Otóż ekologiczna interpretacja koronawirusa jest pewnego rodzaju hołdem oddanym współczesnej ideologii ekologizmu. Otóż jakby zapomniano o soborowej konstytucji Gaudium et Spes, o jej nauczaniu o znakach czasu, o tym, że nawet ta myśl o znakach czasu została przełożona na drugą wersję piątej modlitwy eucharystycznej. Jednym z tych znaków czasu jest koronawirus. Interpretowany w świetle Ewangelii, ja sobie tutaj wziąłem fragment Łukasza, okazuje się wezwaniem do nawrócenia. Człowiekowi, który wciąż podejmuje syzyfowe prace nad przywróceniem utraconego raju, koronawirus przypomina, że nie jest Bogiem. Utracony raj przywrócił ten, który do nawróconego Łotra powiedział: dziś będziesz ze mną w raju. Droga do tego raju jest nie tylko radością i nadzieją, ale też smutkiem i lękiem, jak to określają pierwsze słowa konstytucji Gaudium et Spes. Na tej drodze oczywiście eschatologiczna nadzieja nie umniejsza zadań doczesnych, lecz raczej ich wypełnienie otrzymuje nowe motywy. Możemy to oczywiście odnieść słusznie do walki z koronawirusem. Jednak trzeba tą pandemię interpretować również w świetle Gaudium et Spes i zakończę cytatem, którym rozpocząłem. Kościół zawsze zobowiązany jest do badania znaków czasu i ich interpretowania w świetle Ewangelii, tak, aby w sposób dostosowany do każdego pokolenia mógł odpowiadać na odwieczne pytania ludzi o sens życia doczesnego i przyszłego oraz ich wzajemną relację. Dziękuję za możliwość zabrania głosu i za uwagę. Dziękujemy bardzo księdzu profesorowi. Księże profesorze, płynęło jedno pytanie anonimowego użytkownika.
Pytanie jest dość długie, ale prosimy o krótką odpowiedź, ponieważ już tu czas został troszkę przekroczony. Nie chcielibyśmy kosztem przerwy, żeby tutaj... Więc ja od razu przeczytam pytanie. Przeczytam pytanie. Ksiądz profesor wspomniał w swoim wykładzie zjawisko lockdown, zamknięcia, które zwykle ma zabarwienie pejoratywne. Wielu wiernych tęskniło za możliwością aktywnego uczestnictwa we mszy świętej, jednak z drugiej strony zamknięcie to umożliwiło wielu z nas zwolnienie tempa, podjęcie lektury Pisma Świętego, codziennych praktyk modlitewnych, które często są utrudnione z uwagi na zabieganie związane z pracą. W tym sensie zamknięcie mogło okazać się otwarciem na Boga, na Jego Słowo. Czy w takim kontekście nie powinniśmy dziękować Bogu za okazję do nawrócenia się, do refleksji nad swoim dotychczasowym życiem, pewną formę życia eremity, które osamotniony znajduje czas na modlitwę i rozważania? Tak, jest to oczywiście ciekawa myśl, ale to, co jest taką zwyczajną drogą Kościoła, spotkanie jednak z Chrystusem w czasie liturgii, nie może zostać zastąpione z tym, co oczywiście, jak ta wypowiedź wskazuje bardzo dobrze, ma też swoje znaczenie, ale jest to zawsze jakaś droga nadzwyczajna, droga po prostu na jakieś szczególne czasy, na takie czasy, które sprawiła nam pandemia, droga, która po powrocie do normalności, do otwarcia na liturgię, na to takie pełne życie Kościoła, ona zawsze może być praktykowana. No właśnie tak, jak to tam ładnie zostało podkreślone przez współczesnych, nazwijmy to, eremitów. Nikt mi nigdy nie broni, bo nawet w czasie wakacji pożył sobie jeden dzień jako eremita. Tak to już jest, że opatrzność czuwa i nawet pewne bolesne wydarzenia mają jednak swoje plusy i te plusy zostały jak najbardziej trafnie ukazane w tej wypowiedzi. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Jeszcze raz dziękuję księdzu profesorowi za wykład.